Na jesień grybowską 2024 zaprasza sponsor główny Grupa Goran oraz sponsorzy strategiczni Nowak Mosty, Końskie Zacisze, AF Konstrukcje, Budownictwo Filipowicz, X-Boot Handel, Wadzwoj oraz Tadekspol. Burmistrz miasta Grybów, Paweł Fryda, zaprasza na największe wydarzenie kulturalne w regionie. Jesień Grybowską 2024. W tym roku aż 5 dni bogatego w atrakcje programu, łączącego wszystkie pokolenia. Najmłodszych, młodzież, dorosłych i seniorów. Września to wielkie sportowe święto. 7 września będziemy kontynuować sportowe zmagania, a już po południu czeka nas uczta dla duszy. Na scenie zobaczymy artystów lokalnych, ale też znanych z wielkich scen. Zespół 2 plus 1. Grybowianka Aleksandra Biel oraz gwiazda wieczoru Baim. Ich przeboje nuciła cała Polska, a już tej jesieni zaśpiewają specjalnie dla Was. Niedzielę 8 września rozpocznie tradycyjny mecz Old Boyów, a po nim udamy się na mszę dziękczynną w intencji mieszkańców naszego miasta. Na tych, którzy mają benzynę we krwi, czekać będą uczestnicy 8 zlotu pojazdów zabytkowych. Wieczorem na grybowskiej scenie wystąpi legendarna Krystyna Giżowska oraz mali ludzie o wielkim sercu i głosie, mała armia Janosika w zupełnie nowym repertuarze. Takich gwiazd w Grybowie jeszcze nie było. Wydarzenie zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Każdego dnia będziecie mogli skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej, a także rozerwać się całą rodziną w wesołym miasteczku. To nie wszystko. 14 i 15 września zapraszamy na festiwal Rozstaje Kultur. To unikalne w regionie. 2 dni z muzyką filmową, folk, jazz i etno. Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się jesień grybowska 2024. Dlatego też w imieniu samorządu miasta Grybów, a także i swoim własnym, serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na tegoroczne obchody. Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta Grybowa, ziemi grybowskiej. Zapraszam wszystkich rodaków naszego pięknego miasta oraz wszystkich tych, którzy kochają Grybów. Jako organizatorzy przygotowaliśmy naprawdę bardzo wiele atrakcji. Dlatego też, drodzy Państwo, nie może Państwa zabraknąć. Pamiętajcie, jak jesień to tylko w Grybowie. Do zobaczenia. Patronat nad wydarzeniem objęli wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka oraz starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Szczegóły na plakatach.